Witam Was z rabuniem o poranku. Witam Was w pierwszym dniu lockdownu numer 2 w Anglii. O czym porozmawiamy w dalszej części filmu. Na razie stwierdziłam, że się z Wami przywitam. Ogarnę się trochę i porozmawiamy sobie. Szykuję się, moi drodzy, na spacer. Widzę, że trochę wieje, ale szykuję się na taki spacer typu, że chcę trochę poćwiczyć. Wiem, wystają mi ramionczka niepasujące, ale zaraz zakładam na to bluzę, więc będzie ok. I tak, planuję troszeczkę pobiegać, nie za dużo. Widzę, że nieźle wieje, nie lubię biegać, jak tak bardzo wieje. Ale no nie ma co, muszę iść troszeczkę poćwiczyć i chcę się troszeczkę z rana poruszać, to mi doda więcej energii. A dlaczego nie idę na siłownię? O tym w dalszej części tego vloga. Ja już gotowa, idę sobie pobiegać, muzyczka naszykowana, także... Fajny, rześki, poranny spacer na ćwiczenia, bo w tym momencie mogę wychodzić do sklepu na ćwiczenia i w ramach bardzo ważnych wyjść, więc stwierdziłam, że od razu rano idę poćwiczyć. Ja już po bieganiu, po kąpieli założyłam dresik i będę robiła teraz śniadanie. Lilunia zaczyna na Zoom swoje zajęcia z klasą, z panem. Musimy jakoś podpiąć drugi komputer, bo dziewczyny się zamieniają i to trochę im utrudnia pracę. Ja jeden komputer Mati się oddałam, miały wcześniej taki malutki, ale on nie spełnia już swojej roli, więc musimy coś tutaj pokombinować trochę w domu i żeby dwie dziewczyny mogły, wiecie, jednocześnie robić. W każdym bądź razie ogarniemy to dzisiaj. Co chciałam Wam powiedzieć, że byłam pobiegać, no właśnie, i cały czas teraz kaszlę prawie, dlatego tak, znaczy nie to, że kaszlę, że jestem chora, tylko kaszlę dlatego, że po prostu tak mnie zatkało, ponieważ było bardzo zimno, wiało, było mega zimno, naprawdę. Dzień dobry, kochani. Witamy, witamy naszych widzów. O, Ramuniu się wdrapał, widzę, wysoko. I cię będzie teraz zaczepiał z góry, on tak lubi. No, no w każdym razie zaczynam robić śniadanie, dziewczynki, nie, ty coś przekąsiłaś, Lila jeszcze nie, więc robię śniadanko dla dziewczynek, a potem Wam pokażę, co do nas dzisiaj przyszło raniutko z samego rańca, bo ostatnio Wam mówiłam, że żeśmy szukali zmywarki. No to w sumie mogę Wam już powiedzieć, rano przyszła do nas zmywarka pod zabudowę, więc dzisiaj będziemy starać się ją zabudować w szafce. Zdecydowaliśmy się na zmywarkę, jednak nie 45, tak jak mieliśmy właściwie w dwóch poprzednich mieszkaniach, tylko 60. Plusy za, no wiecie, po prostu jest większa, jesteśmy dość dużą rodziną i cały czas się i tak zmywa ręcznie, więc stwierdziliśmy, że jak mam oddać szafkę jedną 45, to oddam mi 60. Nie zrobi mi to aż takiej dużej różnicy. Ogólnie jest to strata szafki dla mnie, bo wiecie, ja już się tu rozłożyłam, a teraz muszę oddać jedną szafkę i troszkę tu przeorganizować, ale mam miejsca ogólnie jeszcze trochę, więc ta 60 się zmieści. Gorzej jest to, że jak będę otwierała zmywarkę, to nie będę mogła jednej szafki otworzyć, no ale niestety nie dało się tego już zorganizować inaczej. Tak jak Wam mówiłam, tutaj w tym domku kuchnia już była pod zabudowę i my, żeby wcisnąć tą zmywarkę, musimy teraz improwizować, kombinować i no po prostu jak będziemy otwierać zmywarkę, to szafki jednej nie otworzę. Nie myślę, żeby to było aż takie, wiecie, męczące, że nie da się funkcjonować. Jest to minus, ale nie taki, który miałby mi tutaj spędzić sens pobieg. I sprawdzamy zmywareczkę, czy wszystko się zgadza. Dlaczego się zamyka samo? O, aha, i teraz będą drzwiczki leciały do góry. No nie, to jest do wyregulowania. Aha. I tam jakieś śmieciuszki. Jakbyście pytali, jaka, to padło na Kenwood. Nie wiem, co nami kierowało, bo jej nie wybierałam. Tylko tatusiek. Moja pilna uczennica, jak pięknie pracuje. Uczy się, Lilusia. Brawo, córcia. Ja się pracuje w domu. Bo już zrobiłam angielski, zrobiłam matematykę i teraz robię, bo dzisiaj nasz pan... Jaki ładny konik tutaj powstaje, pięknie. Nasz nauczyciel był dzisiaj miły i nam powiedział, że możemy dzisiaj zrobić ten. I robię tutorial. Aha. A, jest tutorial, jak rysować, tak. Super. Okej, moi drodzy, przyszłam do Was troszeczkę sobie z Wami porozmawiać. Cały czas testuję ring, o którym Wam mówiłam w tamtym filmie i tak sprawdzam, wiecie, jak to okręcić. Teraz chciałam, żebym była bardziej opalona, później zobaczę w programie, czy to się udało. Tak, przyszłam z Wami porozmawiać i chcę Wam powiedzieć, że wczoraj o godzinie 20 nasz premier ogłosił lockdown całkowity w Anglii.
postanowili nas natychmiast zablokować, że tak powiem, ponieważ jest duża ilość zachorowań. No i oznacza to jednoznacznie, że dziewczynki nie wracają do szkoły. W tym momencie nie wrócą do szkoły do około 22-25 lutego, bo tak mniej więcej wiecie, jak się kończą ferie. My zaczynalibyśmy ferie zimowe mniej więcej tam 8-9 lutego, w zależności od miejsca, gdzie mieszkasz, w jakim regionie w Anglii, bo to jest czasami przesunięte, wiecie, o ileś tam dni. Więc nie wrócimy wcześniej jak około 22-25 lutego do szkoły. A czy wrócimy? Nie wiem. Sytuacja jest taka, że jest bardzo dużo zachorowań. Oni chcą odciążyć służbę zdrowia, NHS, więc no po prostu decyzja jest podjęta, my nie mamy na to wpływu. Czy ja jestem z tego zadowolona? Tak wiecie, personalnie jakbyście mnie zapytali, nie jestem z tego zadowolona i już nie chodzi o to, czy dziewczynki będą chodzić do szkoły, chociaż uważam, że dzieci w szkole rozwijają się dużo lepiej i jest to dla nich potrzebne, że tamten rok był bardzo ciężki i teraz mamy, wiecie, strzał w stopę z nowego roku i znowu blokady, utrudnienia, ale z drugiej strony, jeśli naprawdę nie ma innego wyjścia, jeśli naprawdę nie da się nic zrobić, no to po prostu musimy, wiecie, funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. Nie będziemy robić nic wbrew temu, co władze postanowią, więc zostajemy w domu, izolujemy się. Nie wiem, nawet nie patrzyłam, jakie sklepy będą otwarte, może będę Wam to update'ować później. Na razie dziewczynki są w domu, mają zdalne nauczanie, mają sporo nauki, więcej niż miały, tak jak Wam mówiłam w poprzednim vlogu, może nie każdy oglądał w poprzedniej szkole, spędzają sporo czasu, łączą się też na kamerce z nauczycielami, a tam tak nie było. No i ogólnie są zajęte, są ze mną w domku, więc zostają. No i powiem Wam, że ogólnie jestem trochę w szoku, bo myślałam, że już ten rok będzie taki, że nie będzie tego lockdownu, że już wszystko pójdzie ku lepszemu, tym bardziej, że jest tyle ludzi szczepionych, że są te szczepionki, prawda? Wielka Brytania pierwsza na świecie zaczęła się szczepić, no ale jednak widzicie, nie są w stanie poradzić sobie prawdopodobnie z nowym szczepem wirusa. Nie mi oceniać, jak to tak naprawdę wygląda, ale no sami wiecie, jak jest. Wczoraj dużo osób do mnie pisało na Instagramie właśnie, że są rozżaleni tą informacją i znajomi, że są zdołowani w ogóle. Ja się też z tego nie cieszę, ale wiecie, ja już noc przespałam, teraz jestem tutaj, jestem tu dla Was też. Chcę się uśmiechać, chcę przekazywać Wam pozytywną energię. Nie ma co już płakać nad rozlanym mlekiem. Niektórzy mają gorzej, a my po prostu musimy się odnaleźć w tej nowej, starej rzeczywistości, bo już jeden lockdown był taki poważny. I co? I będziemy sobie funkcjonować. Tak, siłownia moja, do której zaczęłam uczęszczać, została zamknięta. Wczoraj nie omieszkał mnie ktoś, pierwsza wiadomość, no, że już na siłownię nie pójdę, bo jest zamknięta. No i jest zamknięta, no to nie jest koniec świata. Siłownia to nie jest koniec świata. Ja potrafię sobie poradzić bez siłowni, a jak będzie czas, to na nią może wrócę. W każdym bądź razie, jak widzieliście, ostatnio zaczęłam też trochę ćwiczyć jednego dnia. Tak, proszę. Usiądź sobie, jak chcesz przy mnie. Jednego dnia, cześć Lilunio, jednego dnia ćwiczę, jednego dnia pójdę na spacer, trzeciego dnia pobiegam, czasami nie robię nic, wkraczam w zdrowszy rytm i chcę się tego trzymać, ale nic na siłę, wczoraj jadłam lody, pisałam Wam też na Instagramie, że jak zjem, wiecie, cały dzień super posiłki i zjem te jedne lody, to i tak jest lepiej niż jakbym miała jeść coś bardzo niezdrowego cały dzień, więc nie oszukujmy się, nie musimy się zażynać, ale wiecie, no trzeba się troszeczkę za siebie wziąć i troszeczkę pomyśleć o tym, jak tutaj wybierać produkty lepsze, z mniejszą ilością, nie wiem, cukru czy tłuszczu, jeśli ktoś nie może, czy mniej panierek, mniej fast foodów, mniej słodzonych napoi. Możemy naprawdę zrobić bardzo dużo, żeby nasz organizm, bo wiecie, nie zobaczycie tak szybko efektów, jeśli to nie będzie jakaś tam dieta, powiedzmy, ale wydaje mi się, że lepsze są takie te efekty, które przychodzą pomalutku i efekty, na które musimy poczekać, bo one się dłużej utrzymują. Ale nieważne, my się tutaj zdrowo odżywiamy, jem owocki, prawda? Żeby mieć, dziewczynki jedzą dużo owocków, żeby miały dużo energii, dużo warzywek, namawiam je cały czas i mam nadzieję, że będą rosły mi tutaj zdrowo. No, jak tam ale lekcje? Wiecie co? Mój pan mówił, że może jakiś dzień na science będziemy robić, jak się odżywać dobrze. Wasz pan w szkole? Tak, bo dziewczynki w szkole, wy macie często, z tego co ja zauważyłam, uczą ich dobrych wyborów, wiecie, czy wybrać batonik, czy wybrać na przykład jabłuszko i macie takie czasami... No ale dzieci jak jedzą lunchy, chocolate!
Chipsy. Chipsy, kanapki z Nutellą. Tak, tak to wygląda. Nawet nie mają jednego owocu nawet. Tak. Nie mają, no. Ciastka, takie rzeczy, jak ja. Dlatego w szkole próbują was uświadomić i pokazać wam, jakie są lepsze wybory. I ja też staram się dziewczynom pokazać, jak mogą dokonywać lepszych wyborów. Czyli tak wiecie, świadomie podchodzimy do tego bez żadnej spiny. Ale dobra, ja zmykam na dół, chcę pomóc Arturowi, bo on obsadza zmywarkę i może to nie być takie proste. Coś już mówił, że mu tam brakuje jakiegoś elementu, więc uciekam mu pomóc. Jesteśmy też umówieni na Skype'ie z rodzinką, żeby sobie porozmawiać i wracamy do was za chwilę. Cześć moi drodzy, mamy już nowy dzień. Wczoraj troszeczkę zniknęłam, dlatego że, tak jak wam mówiłam, Artur mocował zmywarkę i było troszeczkę rzeczy do zrobienia. Musiał wymontować, wiecie, szafkę, która była pod zabudową kuchni i tam tak jakby zamocować zmywarkę z tymi drzwiczkami, które były od szafki, także było trochę kombinacji. W każdym bądź razie mam tutaj paczkę, przyszła do mnie paczka, wczoraj wam pokazywałam na Instastory. Na tą paczkę bardzo czekałam. To jest paczka ze zdrową żywnością, z fajnymi biokosmetykami i tutaj mam zdrowe produkty. Część tego zamówienia zamówiłam sama, a drugą część, tą troszeczkę nawet większą, otrzymałam z tego oto sklepu. Ja już ten sklep wam polecałam, jest to For Eco Shop, dlatego że ja mam produkty z Mixita, które jeśli ktoś chce kupić mieszkając na przykład w Anglii, to może właśnie zaopatrzyć się w te produkty w tym oto sklepie. Można tutaj spokojnie kupić produkty Mixita, jeśli chcecie mieszkając właśnie w Anglii. Także weszłam na stronę, a ponieważ jak wiecie, wracam do zdrowych nawyków i tak dalej, brakowało mi kilku takich fajnych produktów albo czegoś takiego powiewu świeżości, zdrowych produktów, czegoś ciekawego, słodkiego, co ma na przykład zastąpione biały cukier ksylitolem, erytrolem czy jeszcze jakimś lepszym słodzikiem. No i mam tutaj tą paczkę, zaraz wam pokażę, co jest w tej paczce. Wczoraj wam tak odrobinkę pokazywałam na Instastory, co tutaj mam, a dzisiaj wam opowiem troszeczkę więcej, na tyle, ile będę mogła. No dobra, pokażę wam, co ja tutaj zamówiłam. Olej lniany zamówiłam. Widzicie, olej lniany jest też, ma bardzo dobre właściwości. On jest tłoczony na zimno i też używamy go na przykład do sałatek, różnych dressingów. Jeśli chodzi o olej lniany, to on na przykład pomaga nam w obniżeniu cholesterolu i obniżeniu, na przykład niewielkim obniżeniu, za wysokiego ciśnienia. I na przykład pomaga w gojeniu się ran. Także bardzo fajne produkt. Kolejny produkt to jest syrop z malin. Wyprodukowano z soku bezpośrednio wyciskanego z owoców. Widzicie, mam tu 250 ml i sok malinowy 54%. Jest to produkt pasteryzowany i cukier. Ale wiecie, większość na przykład soków malinowych, które kupujemy w sklepie, bo ogólnie, żeby zrobić sok malinowy, też musicie nawalić, że tak powiem, cukru, bo inaczej nie zrobicie tego soku. On się nie wydobędzie z malin. I zazwyczaj w sklepach, jak patrzę na soki z malin, to jest tam 0,5% albo max do 2% malin. Więc naprawdę, no słabo. Tak naprawdę to jest tylko smak malin, a nie maliny. A tutaj jak jest 54%, to już jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Kolejna to jest ekologiczna herbatka polecana przy odtruwaniu ziołowo-owocowa. 50 gram. I to są produkty, w ogóle wszystkie polskie produkty, moi drodzy. I też są tutaj produkty na stronie For Eco Shop Anny Lewandowskiej, Pani Chodakowskiej, Mixita, także naprawdę jest tam fajny zbiór ciekawych produktów. Musicie zajrzeć i zobaczyć. Są też, chyba ostatnio widziałam, że są wyprzedaże do minus 70% na określone produkty. I co mam tutaj dalej? Oczywiście słodkości, bo jak wiecie, ja lubię słodkości i jeśli właśnie mogę zastąpić je troszeczkę mniejszą ilością, tu jest napisane, że bez dodatku cukru i program Policz się z cukrzycą, program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także bardzo fajnie. I z tego co czytam, wafelki nadziewane 74 bez dodatku cukru zawierają substancje słodzące i tu widzę ksylitol jest w nawiasie, ma maltitol. No, także i tak jest to fajniejsza opcja niż sięgnąć po jakieś zwykłe wafelki takie, wiecie, z supermarketu.
Następną rzeczą to jest yerba mate Energia. Chciałam właśnie kupić yerba mate, ponieważ jeśli nie lubicie kawy, ja akurat lubię i kocham, ale jeśli nie lubicie, a chcecie dodać sobie trochę energii, albo nie możecie pić kawy z jakichś względów, to polecam Wam właśnie yerba mate parzyć. Ona naprawdę ma, przeczytam Wam może, to tradycyjny południowoamerykański napój, który może zastąpić kawę. Guarana mielona ze względu na zawartość kofeiny posiada wartości pobudzające. Połączenie guarany i żeńszenia daje napar o delikatnym smaku i solidnej dawce energii. Parzy się ją też 94% suszonych liść cięty yerba mate, czyli ostrokrzew paragwajski, to jest 3% guarana mielona, 3% rzęszeń, korzeń cięty, suszony. I co Wam chcę powiedzieć, że też się ją parzy w specyficzny sposób przy temperaturze 75 stopni Celsjusza. Już się nie mogę doczekać, aż zaparzy dla mnie na przykład i dla Artura i spróbujemy. Patrzcie, jaki to jest fajny słoiczek z cytryną. Cytryna w syropie z imbirem, czyli wiecie, do takich fajnych zimowych herbatek rozgrzewających, idealne. Pięknie to jest zapakowane w ogóle. Następna rzecz to już coś takiego bardziej dla, że tak powiem, dla smakoszy słodyczy, bym powiedziała. Tu mamy, zawiera substancje słodzące, jest to taki pudding czekoladowy, szybko go sobie możecie zrobić. Myślę, że to będzie fajna też alternatywa, jak będę miała ochotę na coś słodkiego, zrobić sobie po prostu taki pudding. I to jest niezła, zobaczcie, tuba. Następna rzecz to mamy tutaj sok z owoców, aceroli i jabłka. Acerola na odporność, pij codziennie. I jest ona, zaraz Wam powiem, co my tutaj mamy. Acerola, odmiana wiśni, którą charakteryzuje niezwykle wysoka zawartość witaminy C. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. I dodajemy sobie 2-3 razy dziennie po 20 ml takiego soku. I on jest dobry na odporność organizmu. Następna rzecz to jest kolagen z witaminą C. Kolagen przeciw starzeniu się skóry, no ogólnie, żeby skóra była bardziej jędrna i tak dalej, i tak dalej. Następna rzecz to wziąłam do spróbowania paprykarz wegetariański z amarantusem, ale myślę, że na do śniadanka czy czegoś, taka łyżeczka do spróbowania, czy na kanapkę, jak ktoś lubi z chlebkiem, można spróbować. Kolejna rzecz to jest Seribio, nawilżający krem pod oczy Ewy Chodakowskiej i tu mamy biała herbata, orchidea i witamina E, naturalny krem pod oczy. Tak on wygląda, taka tutaj tubeczka. Może mi się uda, jak mi się uda, to spróbuję Wam te produkty podlinkować, ale z drugiej strony zostawię Wam na pewno link w opisie do sklepu i będziecie mogli sobie znaleźć te produkty. Ale gdybyście czegoś nie mogli w sumie znaleźć, to możecie do mnie po prostu napisać na Instagramie czy w komentarzu, że nie możecie znaleźć i potrzebujecie nazwy konkretnego produktu, który ja tutaj pokazuję, bo chcecie sobie na przykład zamówić. Możecie mnie śmiało pytać. I jeszcze na hasło będzie kod rabatowy, na hasło Karolina5. Możecie mieć 5% zniżki na cały asortyment w tym sklepie. Także myślę, że warto skorzystać, jeśli też chcecie sobie takie zdrowsze troszkę produkty zamówić. Ja mam tu jeszcze ciastko z kawałkami czekolady. Bez cukru, bez oleju palmowego jest napisane, Bergen Diet. Także tak one wyglądają, takie ciasteczka, myślę, że fajne też dla dziewczynek, żeby sobie pokosztowały. One wczoraj zajrzały do tej paki i stwierdziły, że będą próbowały słodyczy. Kolejna rzecz to jest mąka migdałowa, bardzo często używam do robienia placuszków mąkę migdałową. Ona też jest fajna do takich bułeczek bez mąki, też je już Wam pokazywałam na kanale. Kolejna rzecz to jest z serii Bio Ewy Chodakowskiej i tutaj mamy siemię lniane naturalne, antyperspirant, antyperspirant naturalny w sztywcie i stwierdziłam, że on będzie fajny dla Matysi. Matysia już jest w takim wieku, troszeczkę powiedzmy 10 lat dojrzewania, już troszeczkę, że tak powiem, potrzebuje czasami antyperspirantu i stwierdziłam, że fajnie jakby używała naturalny produkt, a nie jakiś taki, wiecie, zwykły antyperspirant. Następna rzecz to jest olej kokosowy extra virgin. Tak on wygląda. Kolejna rzecz, mamy tutaj też Ewy Chodakowskiej i tu mamy 99% składników pochodzenia naturalnego, bambus i trawa cytrynowa, naturalne mydło w płynie. Tak ono się prezentuje, z takim tutaj dozowniczkiem. Następny produkt to jest czekolada biała z kiwi. I tutaj też jest napisane, że policz się z cukrem, program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czyli bez dodatku cukru, a zaraz zobaczymy, co tam jest w składzie konkretniej. Zawiera substancje słodzące, produkt bezglutenowy, składniki
Titol. Ja nie bardzo wiem, co to jest za rodzaj słodzika, muszę troszeczkę o nim poczytać, bo wiem o erytrolu, wiem o ksylitolu, a akurat o tym nie. Jeśli wiecie coś więcej, możecie mi też napisać w komentarzu. Następna rzecz to właśnie erytrol, czyli cukier, który używam. W ogóle praktycznie nie, ostatnio kupiłam jeden cukier biały, ale to dlatego, że jak robię jakieś masowe ciasto, powiedzmy dla większej ilości osób, no to wtedy użyję takiego cukru, a jeśli my coś tam jemy na co dzień w domu, to już staram się używać tylko erytrolu albo ksylitolu. Następna rzecz, mąka dyniowa. Myślę, że zrobimy jakieś fajne ciasto albo ciasteczka. Jestem bardzo ciekawa, jak ona będzie smakowała. Nigdy nie próbowałam, ale trzeba spróbować. I ostatni produkt, jaki Wam pokażę, to jest mąka kokosowa odtłuszczona. Naturalna, bezglutenowa. Z takiej mąki robię właśnie te racuszki z patelni, co Wam pokazuję. Wtedy dodaję mąkę migdałową. I no, możecie z niej zrobić ciasto, na przykład dodać do sera i zrobić na przykład sernik. O właśnie, można sernik zrobić. I to są wszystkie produkty, jak widzicie, świetne produkty. Cała masa zdrowych, fajnych produktów. I to są właśnie, moi drodzy, takie produkty, które czasami się zastanawiamy, a co my mamy zrobić, żeby się troszeczkę zdrowiej odżywiać, prawda? Nie będąc nawet na żadnej diecie. Wystarczy umiejętnie wybierać i zastępować mniej zdrowe produkty bardziej zdrowymi produktami. Nawet jak one nie są w 100%, wiecie, idealnie zdrowe, to i tak są zdrowsze niż fast foody czy, nie wiem, Snickers. Resztę zostawiam Wam w opisie i naprawdę jestem mega zadowolona. Wszystko idę teraz poukładać sobie w kuchni, w szafeczce. No i będziemy testować. Myślę, że pierwszą rzecz, jaką przetestujemy akurat do kawki popołudniowej, to będzie czekolada biała z kiwi. Jestem mega ciekawa i jak ona będzie smakowała, damy Wam znać. My z Matysią nie wytrzymałyśmy i stwierdziliśmy, że chcemy spróbować kawałek czekolady. Damy zaraz Wam znać, czy jest dobra ta biała z kiwi. Jaka dobra. Przepyszna. Naprawdę. Naprawdę. Mogę jeszcze jeden? Ja też. Musimy dać Tacie i Lili zaraz. Ale pycha, nie? Ja mogę to wszystko zjeść. Polecam Wam. Dobra. I ta czekolada była niedroga. Naprawdę. To jest taka dobra. Nie wiem nawet, czy nie jest lepsza niż normalna czekolada. Jest słodziutka, fajna. Pozwoliłam dziewczynom i Matysia robi pudding z tego produktu, wiecie, co Wam pokazywałam. I zaraz Wam pokażę, jaki fajny wyszedł nam gęsty budyń, bo jak dacie mniejszą ilość wody, to wychodzi gęsty budyń, jak dacie więcej wody, to macie bardziej pudding. I Matysia tutaj działa na dwie szklanki. O, widzicie? To ten oto produkt. 3 łyżki się dodaje i 3 łyżki i co? I wody 175 ml. I nie, zobaczcie, wszedł do pudełka. Niuniu, gdzie ty siedzisz? No. Zabaweczka była fajna. A teraz pomalutku zrobimy ci takie wyjście. Ty nie chcesz wychodzić wcale. Robi właśnie swój obiadek. Nie pokazałam Wam od początku, ale powiem Wam, co tu jest. Jest tutaj boczuś, taki wiecie, raczej chudy kawałek boczku pokrojony. Do tego jest cebulka, cukinia, papryka, pieczareczki, cebula, nie wiem, czy mówiłam. No i generalnie to są wszystkie składniki. Później pomidory w puszce. Troszeczkę muszę wygotować ten sosik, doprawione ziołami, doprawione solą, pieprzem i czym jeszcze? Czosnkiem. I teraz to wszystko zaraz położę sobie do jakiejś takiej miseczki i oczywiście dodam dużą ilość sera żółtego i będzie gotowe. Moi drodzy, zabieram się za robienie śniadanka. Dzisiaj taki pomysł, żeby zrobić z bananów po prostu takie placuszki, powiedzmy, i dodam mąki dyniowej, którą ostatnio zamówiłam w For Eco Shop. I powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie, bo to będzie improwizacja. Dam Wam znać, jak już skończę, czy mi się udało. Ogólnie rozgniotę te banany, na oko dodam tej mąki dyniowej, dodam 2 jaja. Tu już naszkowałam nisko słodzony dżemik, który może użyję później, żeby troszeczkę na te, wiecie,
na te powiedzmy pankejki położyć. Tam mam jeszcze borówki z tyłu i zobaczę, co z tego użyję. I zrobię też fajną herbatkę z taką, widzicie, cytrynką maczaną w imbirze. Tutaj mamy taki sok z owoców, aceroli i jabłka, który jest na odporność. Dodam syropu z malin, będzie pysznie. Mam nadzieję, że to będzie idealne śniadanie przed spacerem, ponieważ na zewnątrz, moi drodzy, jest mrozek. Mam nadzieję, że się nie rozpuści, że tak powiem, oszroniona trawa, że się nie rozpuści i będzie fajny spacer. Chcę, żeby dziewczynki troszeczkę porobiły już zajęć ze zdolnego nauczania, a potem zrobię im przerwę i pójdziemy na spacer. Chociaż widzę, że teraz jest mgła i możliwe, że będzie później się ocieplać, no ale spacer i tak zaliczymy. No i robię teraz takie energetyczne śniadanko. Najpierw rozgniotę banany. Widelcem. Ja miałam bananki dojrzałe, takie są idealne właśnie do robienia takich racuszków. Możliwe, że dodam odrobinę też mąki migdałowej. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, ale chciałabym spróbować właśnie z tą dyniową najpierw i ogarnąć sobie proporcje. Mogę Ci pomóc? Wiesz co? Zaraz pomyślisz. Nie mam lekcji. Jeszcze nie masz, ale zaraz będziesz miała, bo tata Ci ładuje kompa. Chodź tutaj. Ponieważ banany są słodkie, to nawet nie dodamy tutaj w ogóle żadnego cukru. Otworzymy mąkę. Ona jest taka zielona, śmiesznie wygląda. Zobaczcie, ta mąka dyniowa jest w kolorze zielonym. Wygląda jak Shrek. Ogólnie kolor to będzie miało słaby. I dodam trochę jeszcze mąki migdałowej. Będę smażyła to na oleju kokosowym, co też podkręci smaczek. O, tak to wygląda. Tak wygląda konsystencja, wiem, wygląda to nieciekawie. Będę to nakładała po prostu łyżką. Nie wiem, czy jeszcze nie jest za bardzo rzadkie. Ewentualnie mogę jeszcze dodać trochę mąki właśnie tej dyniowej albo z migdałów. Możecie to usmażyć, wydaje mi się, na oleju kokosowym, jak i na maśle klarowanym. Wczoraj byłam w polskim sklepie i udało mi się kupić masełko klarowane. I jeszcze pokażę Wam, co kupiłam wczoraj w polskim sklepie. Kupiłam biomiętę. Zobaczcie, będę sobie też dodatkowo tutaj parzyła. Standing in the doorway, moments before we for my hopes and fears. Oglądałam właśnie przed chwilą, moi drodzy, film Olur i się wzruszyłam. Jak znacie Olur, to zapraszam Was, zajrzyjcie do jej jednego z ostatnich filmów, jak przygarnęła czarnego kota Rejka. Naprawdę fajna historia, fajnie się słuchało, fajnie się oglądało, super. Bardzo mi się ten film podobał, a że jestem teraz kocią mamą, to tym bardziej na mnie działają takie, wiecie, wzruszające filmy o kotkach. A tymczasem zobaczcie, co robi mój skarb. Leży, powiedz, rozciągnięty, śpiący. Wczoraj mu postawiliśmy tutaj kartonik, zabaweczki i on bawi się tam fajnie, atakuje z tego pudełka, no ma z tego naprawdę fajną zabawę, więc mu to zostawiliśmy, czasami wkładamy tam poduszkę, ogólnie, żeby było fajnie. Dziewczyny są na górze, robią zdalne nauczanie, mam nadzieję, że niedługo skończą, bo planowałam z nimi iść na spacer i przypomniało mi się, że dziewczyny wczoraj bodajże poprosiły mnie, żebym zrobiła im makaron z serem białym i boczkiem lub z kwarkami. Że skwarek nie mam, to będzie z boczkiem. Także mamy zupę na dzisiaj kalafiorową, którą wczoraj gotowałam i zrobię te, chciałam powiedzieć kluchy. Nie, kluchy nie. Makaron dla dziewczynek z serem białym i z boczkiem. Kiedyś Wam pokazywałam przepis na kanale. To jest naprawdę bardzo proste. Troszkę smakuje jak ruskie pierogi. Oczywiście cebulkę do tego też trzeba przesmażyć, żeby było bardziej, wiecie, smaczne. No, także taki plan na dzisiaj, już dziewczyny wczoraj mi o tym przypominały, żebym im właśnie zrobiła to danie. Widziałam dzisiaj też na Instagramie, chociaż ten vlog wyjdzie później, nie wiem, czy to będzie, wiecie, adekwatne do tego, co się dzieje teraz, no, ale macie śnieg i to ile śniegu w ogóle, zarzucacie mnie zdjęciami, a mnie tutaj normalnie zżera zazdrość, oczywiście taka pozytywna, ale wiecie, no my uwielbiamy śnieg, a nie możemy się nim nacieszyć tutaj mieszkając w Anglii, bo jest go bardzo mało, czasami pada raz,
raz do roku, czasami 2-3 razy, to już wow, wiecie, i tu ja nie mówię, że ten śnieg pada parę dni i leży parę dni. Nie, maks u nas chyba śnieg, odkąd tu mieszkam, 2 dni leżał, z tym, że już drugiego dnia pod wieczór to prawie był rozpuszczony. Zresztą ostatnio widzieliście w filmie, że było śniegu tyle, co kot napłakał. Mieliśmy z tego taką radość, jakby napadało nam, albo jakbyśmy co najmniej byli, nie wiem, w Alpach albo w Zakopcu. No, ale powiem Wam coś fajnego. Zapowiadają, że jutro u nas ma znowu padać śnieg. Mam nadzieję, że to nie jest oszustwo pogodowe, bo chyba najwięcej oszustw jest pogodowych. Zawsze jak się nastawię, że będzie śnieg czy ładniejsza pogoda, to kurczę nie. Zawsze musi być jakieś oszustwo pogodowe. No dobra, moi drodzy, ja zmykam do kuchni, znowu do kuchni, znowu do gotowania, ale ja to lubię. Ostatnio mam znowu wenę, powiem Wam, mam wenę. Powinnam też dzisiaj zrobić trening, bo jest dzień treningu, ale szczerze nie chce mi się. I jeśli mi się nie będzie chciało, to trudno. Zrobimy może właśnie z dziewczynami dłuższy spacer, bo to chodzi ogólnie, żeby się, wiecie, więcej danego dnia poruszać. Niekoniecznie muszę tutaj na macie akurat robić pół godziny brzuszku. Przy okazji już się wyzmywało nasze zmywanie. Powiem Wam, że jest taka wygoda, że znowu powróciła w moim życiu zmywarka, że nie mogę się nacieszyć. I tak jak widzicie, jak ją otworzę, to nie otworzę tej szafki, ale tą szafkę spokojnie, żeby coś tam wyjąć, sobie otworzę. No ale to tam idą tylko właściwie jakieś takie rzeczy jak garnki, patelnie, to sobie położę z tej strony, w tym czasie wypakuję sobie. W ogóle sobie zmieniłam, że teraz tu mam szklanki, a wcześniej miałam tam szklanki, żeby, wiecie, bliżej zmywarki, żeby lepsza była ta organizacja chowania naczyń. I mam gotowy obiadek, drugie danie dla dziewczynek. Wcześniej zjadły zupę, a teraz mają danie, o które mnie prosiły, czyli cebulka smażona na oliwie z podsmażonym boczkiem, twarogiem i makaronem. Jeszcze im to wszystko teraz wymieszam, ale nie chciałam tego mieszać, żebyście mogli zobaczyć to w troszeczkę ładniejszej wersji.